20 świątecznej pomocy to nie tylko rozrywka, bo wystarczy jedna mała, prosta czynność, aby przyczynić się do uratowania ludzkiego życia. Mianowicie mowa tutaj o stanowisku DKMS, które funkcjonuje i gra z orkiestrą od wielu lat. W jaki sposób pomagacie i o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, żeby jak najwięcej osób zapisało się do rejestru Fundacji DKMS Polska, dlatego ponieważ wtedy osoby chore na wszelkiego rodzaju nowotwory krwi i w Polsce i za granicą mają szansę na powrót do zdrowia i do życia. W tym przypadku, kiedy jedyną formą uratowania życia jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych. Jak wygląda takie badanie? Tutaj widzę pałeczki. Co trzeba zrobić, żeby zapisać się do tej bazy? To jest czynność, która wymaga poświęcenia kilkunastu minut. Najpierw przeprowadzamy króciuteńki wywiad, potem osoba wypełnia kwestionariusz z danymi osobowymi i na koniec pobieramy wymaz z wewnętrznej strony jamy z policzków. W wewnętrznej stronie jamy ustnej, dlatego ponieważ tutaj chodzi o to, żeby na tej gąbce obrało się jak najwięcej materiału genetycznego, w oparciu o który ta osoba zostanie przebadana i zarejestrowana w bazie. Zachęcamy zatem do wsparcia, do zapisywania się do bazy DKMS. Nawet jeżeli nie zdążą Państwo tego zrobić dzisiaj, te stanowiska pojawiają się często, także będzie okazja, a naprawdę warto, można komuś uratować życie.